Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej, witam Was serdecznie. Druga część filmu Kobieta z dzieckiem. Akurat w idealnym miejscu nagrywam, ponieważ żeby po tym filmie Wasze horyzonty albo żeby się rozszerzyły, albo zaniżyły. To zawsze będzie zależało od Was. Po kilku komentarzach z pierwszego filmu Kobieta z dzieckiem chciałem parę faktów podpowiedzieć. Pierwsza rzecz. Tak jak pewien kolega tam napisał, że kobieta, gdy nie ma dziecka jeszcze i Wy macie na przykład jedno dziecko, dwójkę dzieci, trójkę dzieci, to tak naprawdę prawie żadna kobieta 20-paroletnia, jeżeli powiecie jej na starcie, że macie dwójkę dzieci, trójkę dzieci, nie będzie chciała z Wami po prostu być. To jest, mówimy o większości tych kobiet. Ucieknie, nie będzie zainteresowana, powie, po co jej facet z dzieckiem. Oczywiście, ta sama kobieta za 20 lat, gdy już będzie miała dwójkę dzieci, to gdy wy nie będziecie mieli dziecka, to będziecie dla niej super fajnym facetem. Ale 20 lat temu ta kobieta nie byłaby Wami w ogóle zainteresowana, gdybyście mieli dwójkę dzieci. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dlaczego usiadłem na tym śmietniku? Pierwszy raz nagrywam materiał na śmietniku, ale to jest bardzo dobry podpunkt i bardzo dobra przenośnia, która powinna dać niektórym osobom w głowie. Ktoś tam napisał, jakiś 30-latek napisał taki komentarz, że ja mam już 30 lat i chyba ciężko znaleźć kobietę bezdzietną. No to ja Ci odpowiem na to pytanie. Właśnie to jest ten śmietnik. Tu na tym śmietniku mógłbyś to powiedzieć, to by był super komentarz. Ale gdy będziesz siedział w pięknym miejscu, gdy będziesz miał troszeczkę horyzonty rozwinięte, odrobinkę, nawet bym powiedział wielokrotnie więcej niż je teraz masz, to powiem Ci, że znam 50-latków, znam 60-latków, znam 70-latka nawet, który ma trójkę dzieci swoich z różnymi kobietami i teraz spotyka się z 30-latką, która nie ma dziecka. Znam 60-latka, który ma dwójkę dzieci i spotyka się z kobietą, która ma 30 parę lat. Znam 50-latka, który ma 20-parolatkę, mając kilkoro dzieci. Ale takich przykładów to jest miliony na całym świecie. Więc Ty pisząc, że masz 30 lat i dla Ciebie kobieta, że już wszędzie są kobiety z dziećmi, to tak jakbyś mówił, że fajnie nagrywać na tym śmietniku. Dosłownie. Podsumowując, panowie, jeżeli jesteś kozak, po prostu, powiem w skrócie, to dla facetów, którzy są konkretni, którzy mają swoją pewność siebie, znają swoją wartość, możesz mieć 50 lat, możesz mieć 60 lat, możesz mieć 70 lat i tak możesz mieć kobiety, które nie mają dzieci. To tylko będzie zależało tylko i wyłącznie od Twoich wielkich horyzontów lub takich horyzontów jak ten śmietnik. Dosłownie. Więc weź sobie ten materiał do serca. Pomyśl nad tym, co powiedziałem, bo to jest bardzo ważna rzecz. I nigdy się nie przejmuj tym, że masz 40, że masz 50, że masz 60 lat. Bo tak naprawdę pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kobiety mogą mieć do 40 któregoś tam roku dziecko, a tak naprawdę faceci mogą mieć do 70, nawet niektórzy pewnie do 80 dochodzą, że mogą mieć własne potomstwo. Ale podsumowując, pamiętajcie o jednej rzeczy. Żaden rocznik, czy macie 50, czy macie 60 lat, nie upoważnia Was do tego, żeby myśleć, że nie możecie sobie spotkać kobiety, która ma 30 lat i jest bezdzietna, i czy ona ma 25 lat. Bo naprawdę w swojej wielkiej głowie pomysłów i w swojej wielkiej głowie życia, które przeżyłem, to multum znam facetów, którzy nie do końca finansowa ich sytuacja była bardzo dobra, że nie tylko finanse, bo tu od razu paru panów powie, że a pewnie byli bogaci. Nie, przeciętni mężczyźni, którzy mieli na przykład dwójkę, trójkę dzieci z różnymi kobietami, nagle spotykali dziewczynę, która ma 25 lat, 30 lat,
i ta kobieta się nimi zainteresowała. A wiecie, dlaczego się zainteresowała nimi? Z dwóch powodów. Bo mieli magnetyczną osobowość, mieli coś jej do zaoferowania, nie byli tak wystraszeni jak niektórzy, niektórzy z was i nie mieli takich horyzontów jak ten śmietnik. Hej.